Każdy wie o tym, że na skaleczenia najlepsza jest woda utleniona, która szybko i skutecznie odkazi ranę. Czy wiedzieliście jednak, że może ona mieć dużo więcej pożytecznych zastosowań? Wybraliśmy dla Was te najbardziej przydatne. Woda utleniona dla ciała Środek na infekcje bakteryjne i wirusowe. Jesienią wielu z nas zaczyna chorować, przeziębiamy się lub dostajemy grypy. Jeśli odczuwasz symptomy choroby, wpuść po 3 krople wody utlenionej do każdego ucha i pozostaw na 10 minut. Po tym czasie przechyl głowę tak, by woda mogła wypłynąć. Odświeżanie jamy ustnej. Woda utleniona świetnie odkaża nie tylko rany, ale również usunie bakterie z jamy ustnej. Do szklanki letniej wody wlej 2 nakrętki wody utlenionej i płucz jamę ustną. Pamiętaj, by nie połykać płynu. Nabielszy uśmiech. Jeśli chcesz, by twoje zęby były białe, wymieszaj 1 łyżkę wody utlenionej w 2 łyżkach zwykłej wody. Płucz tą mieszanką zęby po umyciu. Na koniec przepłucz jamę ustną czystą wodą. Powtarzaj zabieg maksymalnie 3 razy w tygodniu. Dla jaśniejszych włosów. Dodaj wodę utlenioną do zwykłej wody, stężenie zależy od tego, jak silny efekt chcesz uzyskać. Wymieszaj i przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj włosy i pozostaw na 15 minut. Efekt zauważysz już po kilku zabiegach. Na ból zębów. Wymieszaj łyżkę wody utlenionej z łyżką oleju kokosowego i posmaruj bolące ząb, a odczujesz ulgę. Do odkażania ran. Polej ranę bezpośrednio wodą utlenioną, bez rozcieńczania. Zarazki zostaną usunięte, a rana szybko się zagoi. Dla pięknej skóry. Jeśli twoja skóra ma skłonności do trądziku, przemywaj ją regularnie wacikiem nasączonym wodą utlenioną. Po zabiegu spłucz twarz letnią czystą wodą. Powtarzaj codziennie. Do czyszczenia uszu. Czasami trudno jest usunąć woskowinę, która znajduje się w głębi ucha. Na szczęście i tu pomoże woda utleniona. Wlej po 2 krople wody utlenionej do każdego ucha i dodaj po 2 krople oliwy z oliwek. Poczekaj 3 do 4 minuty. W tym czasie woskowina rozpuści się. Następnie przechyl głowę tak, by woskowina wraz z wodą utlenioną i oliwą wypłynęła z ucha. Do dezynfekcji rąk. Jeśli zastosujesz wodę utlenioną podczas mycia rąk, usunie ona zarazki równie dobrze jak mydło antybakteryjne. Dla pięknych stóp. Wymocz stopy w roztworze wody utlenionej, a twoja skóra stanie się miękka i gładka. Po zabiegu spłucz stopy czystą wodą i nakremuj. Zastosowania w domu. Do dezynfekcji szczoteczki do zębów.
Na szczoteczce do zębów często rozwija się dużo bakterii. Dlatego warto je regularnie dezynfekować. Można to zrobić zanurzając szczoteczkę na godzinę w wodzie utlenionej. Do usuwania plam. Woda utleniona jest idealna do usuwania zwłaszcza organicznych zabrudzeń, takich jak krew. Wylej trochę wody utlenionej na plamę i pozostaw na minutę. Spłucz zimną wodą. Do usunięcia brzydkiego zapachu z ubrań. Namocz ubranie w wodzie z odrobiną octu i wody utlenionej, po czym wypierz jak zwykle. Brzydki zapach zniknie. Do mycia toalet. Do miski z wodą wlej szklankę wody utlenionej. Zalej toaletę i poczekaj pół godziny. Zobaczysz, że wszelkie zabrudzenia z toalety znikną. Do usuwania pleśni. Spryskaj pleśń wodą utlenioną i odczekaj 10 minut, następnie zetrzyj pleśń gąbką. Do czyszczenia deski. Do krojenia mięsa. Deski do mięsa są świetnym siedliskiem dla bakterii, dlatego należy je dezynfekować. W tym celu spryskaj deskę mieszanka wody zwykłej i utlenionej. Spłucz po 15 minutach. Do mycia lodówki. Umyj lodówkę wodą z octem i wodą utlenioną, a pozbędziesz się zabrudzeń, bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Do czyszczenia zabawek. Na dziecięcych zabawkach często gromadzi się wiele zarazków, dlatego warto co jakiś czas przetrzeć je szmatką nasączoną wodą utlenioną. Do czyszczenia przypalonych garnków. Do wody utlenionej dodaję sodę oczyszczoną. Powstanie pasta, którą nałożysz na przypalone miejsca. Pozostaw na 10 minut, a przypalone zabrudzenia same odejdą od garnka, bez szorowania. Słyszeliście wcześniej o tych wszystkich zastosowaniach? Źródło Health Eternal. Co?